Szatan reprezentuje zaspokojenie żądz zamiast abstynencji. Szatan reprezentuje witalną egzystencję zamiast duchowych złudzeń. Szatan reprezentuje nieskalaną mądrość zamiast hipokryzji. Szatan reprezentuje szacunek dla tych, którzy nań zasłużyli, zamiast miłości traconej dla niewdzięczników. Szatan reprezentuje zemstę zamiast nadstawiania drugiego policzka. Szatan reprezentuje odpowiedzialność za odpowiedzialnych zamiast troski okazywanej dla psychicznych krwiopijców. Szatan traktuje człowieka jako po prostu jeszcze jedno zwierzę. Czasem lepsze, znacznie częściej jednak gorsze od tych, które chodzą na czworaka. Albowiem poprzez swoją duchową boskość i rozwój intelektualny stał się najbardziej przewrotnym i najpodlejszym ze wszystkich zwierząt. Szatan reprezentuje wszystkie tak zwane grzechy, jako że to one prowadzą do psychicznego lub emocjonalnego zadowolenia. Szatan zawsze był najlepszym przyjacielem Kościoła, ponieważ utrzymywał ten interes przez wszystkie te lata.